Dąbrowa Górnicza jest dzisiaj miastem przemysłowym. Kojarzona jest z przemysłem ciężkim. Szczególnie hutnictwo jest przemysłem dominującym do dnia dzisiejszego w naszym mieście. Niemniej jednak Dąbrowa Górnicza jest miastem z bardzo odległymi tradycjami przemysłowymi. Te tradycje chcemy pokazywać, podkreślać ich dawność i pokazywać w formie takich projektów, jak proponowany przez nas projekt mający na celu ukazywanie tradycji górniczych, hutniczych oraz wykopalisk archeologicznych. Znajdujemy się na sali poświęconej historii dąbrowskiego przemysłu. Ta pierwsza część to jest część archeologiczna i prezentuje dorobek badań prawie 10-letnich, które miały miejsce w Dąbrowie Górniczej Łośniu. Tutaj poza tym, że prezentujemy skarb hutnika, mamy również rekonstrukcję pieca. I oprócz tego, że zwiedzający muzeum mogą oglądać tą wystawę, to od czerwca wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej realizujemy projekt Industrie Teatrum Ex Silesia, czyli archeologia przemysłowa dla każdego. I projekt polega na poszerzaniu wiedzy tutaj naszej ludności na temat właśnie przemysłu średniowiecznego. Została wydana broszura dwujęzyczna polsko-angielska, która opowiada o dawnych zawodach, o zawodzie hutnika, o garncarzu, o przątkach. I również są prowadzone odczyty i pokazy wytopu. Dodatkowo w ramach tego projektu zostały uszyte 4 stroje, 2 stroje damskie i stroje męskie, stroje średniowieczne. Te stroje są poza tym, że bardzo ładne, to jeszcze dodatkowo posiadają ozdoby. I również mamy 2 warsztaty. Mamy krosna wykonane i elementy warsztatu odlewnika. Zapraszamy Państwa teraz na odczyt dotyczący wykopalisk archeologicznych w naszym mieście oraz na pokaz wytopu metodami średniowiecznymi. Pierwsza sala, tam pierwsza, jak widzimy stąd tutaj na korytarz, pierwsza sala otwarta, to mamy ten egzemplarz. Proszę Państwa, to jest płuczka polska wykonana z jodły, ściętej w 1444 roku. My to wiemy, bo są teraz takie metody, że jak jest całe drzewo zachowane, to możemy dokładnie powiedzieć, kiedy to drzewo zostało ścięte. Oczywiście płuczkę może ktoś zrobił rok później, pół roku, może 2 lata, no ale prawdopodobnie zaraz po to ścięto drzewo, żeby tą płuczkę robić. W naszych pracach koncentrujemy się na badaniu historii odlewnictwa. Szczególnie ważnymi źródłami dla nas są efekty prac archeologicznych, zwłaszcza znaleziska w postaci żużli, w postaci tygli, fragmentów form, półproduktów i oczywiście gotowych wyrobów. Są one dla nas podstawą prac, które możemy przeprowadzać zarówno w terenie, jak i w naszym laboratorium. Na ich podstawie powstają rekonstrukcje. Przy czym nie koncentrujemy się tutaj na naśladownictwie warsztatów, ale raczej na odtworzeniu samego procesu technologicznego. Gdyż odlewnictwo, tak jak dzisiaj, jest jedną z ważnych elementów różnych gałęzi przemysłu, tak samo w średniowieczu determinowało rozwój gospodarczy. Chcemy to uświadomić naszym widzom, naszym słuchaczom poprzez pokazanie tego procesu, bo choć dzisiaj stosujemy nowsze technologie i nowoczesne materiały, to jednak zasada procesu jest cały czas ta sama, czyli wypełniamy formę ciekłym metalem. W średniowieczu stosowano nieco inne stopy, nieco inne formy tworzone z naturalnych materiałów i to właśnie dzisiaj pokazujemy w czasie naszej prezentacji. Piec, który stanowi podstawę stanowiska warsztatu odlewniczego, wykonany jest z gliny, jest ręcznie lepiony, wypalany. Paliwem jest węgiel drzewny, w piecu zastosowane są tygle, które również zostały ulepione ręcznie na podstawie rekonstrukcji i przekazów źródłowych, które mamy. W tych tyglach będziemy sporządzać stopy. Stopy również są przygotowane na podstawie badań, ponieważ badając gotowe wyroby, badając surowce, możemy odtworzyć dzisiaj już dawne składy i to odtworzyć je dokładnie w tych samych proporcjach, w jakich sporządzali je dawni odlewnicy. Wobec tego będziemy bazować tutaj również na stopach zbliżonych do autentycznych. Stopy te zostaną wlane do przygotowanych wcześniej form. Formy w średniowieczu mogły być zarówno gliniane, jak i kamienne, wielorazowego użytku albo jednorazowe, tworzone do modeli woskowych, które potem były niszczone poprzez rozbicie i
można było zobaczyć gotowy wyrób. My dzisiaj doprowadzimy ten proces do końca, to znaczy pokażemy Państwu gotowe wyroby, które powstaną w tym krótkim cyklu odlewniczym. Będziemy odlewać ozdoby, chociaż oczywiście w średniowieczu metodą odlewniczą tworzono również narzędzia, broń, a także takie duże obiekty jak dzwony do kościołów, chrzcielnice, a nawet drzwi świątyń czy armaty. My skoncentrujemy się na małym warsztacie odlewniczym, a jak ważna była branża odlewnicza w średniowieczu, świadczą o tym chociażby wielkie ilości cechów, które związane są z branżą metalową. Ta impreza jest bardzo ciekawa, ponieważ przybliża ludziom, którzy się nie znają, bardzo szczegółowo na tych dawnych technikach, jak wyglądało we wczesnym średniowieczu, jak i w okresach wcześniejszych, pradziejowych, odlewnictwo. I pokazuje też, jak ten region, bo były tam pokazane stopy na bazie ołowiu i na bazie srebra, jak ten region, z którego właśnie tutaj wydobywano te surowce, był ważny we wczesnym średniowieczu. No i znaleziska z okolic Dąbrowy Górniczej, szczególnie z Łośnia i z Olkusza, wskazują, że ten obszar pod względem gospodarczym był bardzo przodujący we wczesnym średniowieczu i był bardzo ważny dla monarchii wczesnopiastowskiej.